Dzień dobry. Dostałem ostatnio kilka zapytań w sprawie dopasowania impedancji zespołów głośnikowych do impedancji wyjściowej wzmacniacza lampowego. Jak ktoś ma sześciomowe kolumny, to do jakich zacisków ma podłączyć, czy cztero, czy ośmiomowych? Sprawę można by uprościć do takiego tematu, mianowicie w jakiej klasie wzmacniacz pracuje. Ja nie będę tego artykułu Wam ponownie przetaczał, bo już kilka razy o nim mówiłem, ale skupimy się na wnioskach. Mianowicie takich, że wzmacniacz klasy B jest bardzo wrażliwy na przeciążenie. Zwarcie wzmacniacza podczas pracy powoduje zazwyczaj uszkodzenie się lamp wskutek przegrzania. Wypadki takie zdarzają się często we wzmacniaczach radiowęzłowych. Chodzi o to, że jeżeli wzmacniacz klasy B będzie mieć do zacisków podłączonych kolumny o niższej impedancji niż znamionowa, wtedy się przegrzeje. Możliwe jest wtedy uszkodzenie takiego wzmacniacza. W związku z tym zaczyna nam tutaj gdzieś migać światełko w tunelu. Jak widzimy, wzmacniacze klasy A i klasy B mają właściwości odwrotne w stosunku do siebie. Wzmacniacz klasy A jest niewrażliwy na przeciążenia, natomiast może się uszkodzić na biegu jałowym. Wzmacniacz klasy B przeciwnie, czuły jest na przeciążenie, niewrażliwy natomiast jest na bieg jałowy. Jak to można zinterpretować? Jeżeli mamy zespoły głośnikowe impedancji 6 ohmów, to na podstawie tego, co przed chwilą przeczytaliśmy, a wyjaśniono w tym artykule, którego tu widzicie, wydruk, przedruk z fonarką.pl, jest to z radioamatora z 1954 roku, to kolumny 6-ohmowe podłączamy we wzmacniaczu klasy A do zacisków 8-ohmowych, ponieważ zwarcie w klasie A nie powoduje szkód we wzmacniaczu. Natomiast w klasie B i prawdopodobnie też w klasie AB do zacisków 4-ohmowych podłączamy kolumny 6- lub 8-ohmowe. Z tego względu, że w klasie B rozwarcie, czyli praca na biegu jałowym, nie jest szkodliwa. Wzmacniacz w klasie B przeciążony jest wtedy, kiedy pracuje z impedancją mniejszą niż nominalna. Można by to uprościć właśnie do tego, co przed chwilą powiedziałem, ale znalazłem artykuł w starej literaturze ze Stanów Zjednoczonych, w której problem niedopasowania impedancji poruszono. Co prawda są tam tylko dwa obrazki, dwa wykresy, ale postaram się Wam ten film w jakiś sposób trochę urozmaicić. A więc zobaczmy, czym skutkuje niedopasowanie impedancyjne we wzmacniaczu lampowym. Zapraszam. Autorem tego artykułu jest Saul J. White. Jak daleko od dopasowania? Na jaką odchyłkę impedancji możemy sobie pozwolić, podłączając głośniki do wzmacniacza lampowego? Nie ma tutaj dużo ilustracji, zaledwie dwie. I na podstawie tych dwóch ilustracji oraz artykułu, do którego pan Saul się odwołuje, jest to artykuł z 1951 roku, więc należy wziąć pod uwagę ówczesną wiedzę. Omówienie regulacji stopnia wyjściowego i charakterystyki obciążenia i współczynnika tłumienia typowych wzmacniaczy stosowanych w systemach audio w latach 50. Często pojawiają się pytania, czy mogę podłączyć wyjście 8-ohmowe mojego wzmacniacza do 16-ohmowych kolumn głośnikowych? Lub jak wpłynie na prezentację muzyki, jeśli podłączę do wyjścia wzmacniacza 8-ohmowego równolegle dwie kolumny 8-ohmowe. Zatem problem dopasowania wyjścia wzmacniacza do głośnika zawsze wydawał się być obecny u większości entuzjastów dźwięku. Na wstępie można stwierdzić, że w pewnych warunkach można tolerować niedopasowanie sięgające kilkuset procent. W innych zaś niezbędne jest dopasowanie niemal idealne. Stopień dopuszczalnego niedopasowania zależy od tzw. charakterystyki obciążenia stopnia wyjściowego wzmacniacza. Wyraża zależność pomiędzy mocą wyjściową w watach a impedancją obciążenia. Krzywe takie pokazano na rysunku pierwszym. Analiza kilku komercyjnych wzmacniaczy pokazuje jako przybliżoną średnią, że 100% niedopasowanie powoduje zmniejszenie mocy wyjściowej o 25 do 50%. Krzywa A
B i C zostały wykonane na popularnych cenowo wzmacniaczach gramofonowych. Krzywa D przedstawia regulację wzmacniacza Langevin 101-D. Krzywa E przedstawia zależność uzyskaną na 50-watowym wzmacniaczu Macintosha. Drogie wzmacniacze o niskiej impedancji wewnętrznej będą mieścić się pomiędzy krzywymi C i F. Krzywa F to obliczona charakterystyka obciążenia prawdziwego wzmacniacza stałonapięciowego, mającego teoretyczną impedancję wewnętrzną wynoszącą 0 ohmów. W ten sposób wyjście 8-ohmowe można podłączyć w przeciętnym wzmacniaczu ze średniej półki cenowej do 16-ohmowego głośnika, dzięki czemu maksymalna dostępna moc pomiędzy idealnym dopasowaniem a niedopasowaniem zostanie zmniejszona o 25%. Jeśli głośnik ma pracować jedynie przy ułamku dostępnej mocy wyjściowej wzmacniacza, wówczas można tolerować większe niedopasowania i nie ma zauważalnego to wpływu na wydajność. Z danych opublikowanych na temat wzmacniacza Stomberg-Carlson z Audio 1947 roku z grudnia wynika, że niedopasowanie wynoszące 100% powoduje spadek maksymalnej dostępnej mocy z 32 W do 25 W. Screeny z tego artykułu widzicie na ekranie. Jeśli jednak aplikacja urządzenia wymaga, aby ten konkretny wzmacniacz działał poniżej 25 W, wówczas przy 100% niedopasowaniu nie ma widocznego wpływu na wydajność. W rzeczywistości stopień niedopasowania, jaki można tolerować, jak stwierdzono przed chwilą, zależy od tego, jaka część mocy wyjściowej wzmacniacza jest do wykorzystania. Jeśli trzeba wykorzystać absolutnie maksymalną moc, jaką potrafi oddać wzmacniacz, konieczne jest dokładne dopasowanie. Impedancja obciążenia, która nie różni się więcej niż 25% od znamionowej impedancji wyjściowej, można uznać za bardzo zbliżoną ze względów praktycznych i pochłania ona praktycznie 100% energii wzmacniacza przy pełnym obciążeniu. Z drugiej strony, im mniej mocy należy wykorzystać, tym większe może być niedopasowanie. W przypadku większości wysokiej jakości systemów gramofonowych mają one zwykle moc wyjściową od 10 do 15 W. Do pracy w normalnych warunkach w salonie rzadko zdarza się, że potrzeba więcej niż 2 W, a w przypadku nietypowych, wysokich wartości szczytowych dopuszczalne jest około 6 W. Można zatem zauważyć, że wykorzystane zostanie tylko 50% mocy tego wzmacniacza. W takich przypadkach tolerowane mogą być niedopasowania sięgające 200%. Tam, gdzie do pracy na wysokim poziomie należy zachować 3/4 mocy wyjściowej wzmacniacza, wówczas w wielu wzmacniaczach dopuszczalne jest 100% zróżnicowanie dopasowania bez wpływania w jakikolwiek sposób na zakres częstotliwości systemu odtwarzającego. Jednakże zakłada się, że niedopasowanie jest w górę, to znaczy impedancja obciążenia musi być większa niż impedancja wzmacniacza. Niedopasowanie w górę pozwala zachować optymalną wydajność z punktu widzenia zakresu częstotliwości. Nie zaleca się niedopasowania w dół do niższej impedancji obciążenia, ponieważ może to spowodować utratę niskich częstotliwości oprócz mocy. Straty o niskiej częstotliwości są spowodowane utratą indukcyjności magnesowania, gdy transformator wyjściowy jest nienormalnie wyłączony. Rodzaj kontroli stopnia wyjściowego, o którym mowa była przed chwilą, to taki, którym moc wyjściowa ma tendencję do utrzymywania się pomimo zmian obciążenia, jak na rysunku pierwszym krzywa A i B. Jest to przydatne przy utrzymywaniu maksymalnej mocy wyjściowej wysokiej częstotliwości ze względu na zwiększoną impedancję cewki drgającej przy wysokich częstotliwościach. Stała moc wyjściowa pozwala na maksymalne niedopasowanie impedancji obciążenia, jak pokazano na rysunku drugim, krzywe A i B. Takie wzmacniacze mają moc wyjściową, którą można scharakteryzować jako słabą regulację czy kontrolę lub wysoką impedancję wewnętrzną. W przypadku takich wzmacniaczy próba uzyskania precyzyjnego dopasowania jest daremnym wysiłkiem. Wzmacniacze stałonapięciowe. Jednakże taka kontrola stałej mocy ma pewne wady, które są widoczne w punkcie rezonansowym głośnika niskiej częstotliwości. W przypadku rezonansu impedancja głośnika wzrasta 2 lub 3 razy w stosunku do impedancji znamionowej. Jeśli moc pozostaje stała przy rezonansie, tak jak ma to miejsce w przypadku innych częstotliwości, głośnik będzie jakby przeregulowany i wytwarzał przesadny dźwięk rezonansowy. Innym rodzajem kontroli jest regulacja, w której napięcie wyjściowe, a nie moc, pozostaje stałe w szerokim zakresie impedancji obciążenia. Zatem moc będzie spadać wraz ze wzrostem impedancji. Moc obciążenia spadnie proporcjonalnie do współczynnika niedopasowania. Widzimy to na rysunku pierwszym, krzywa F lub krzywa C na rysunku drugim.
Stwierdzono, że system głośników, w którym występuje nadmiernie wyraźny rezonans basowy i słaba charakterystyka przejściowa, można ulepszyć, stosując go ze wzmacniaczem, w którym napięcie wyjściowe jest stałe i niezależne od impedancji obciążenia. Przy rezonansie niskich częstotliwości impedancja cewki drgającej znacznie wzrasta. Jeśli jednak napięcie ze wzmacniacza utrzymuje się na stałym poziomie dla danego sygnału, wówczas do głośnika przy niskich częstotliwościach dostarczana jest mniejsza moc, co ma tendencję do ograniczania ekstremalnej amplitudy, która powoduje huk. Jeśli napięcie wyjściowe jest wrażliwe na zmiany obciążenia, jak ma to miejsce w przypadku słabo kontrolowanego stopnia wyjściowego, wówczas napięcie wzrośnie wraz ze wzrostem impedancji głośnika, dostarczając w ten sposób niepotrzebnych watów do stanu, który jest już nadmiernie czuły. Stałe napięcie wyjściowe uzyskuje się dzięki zastosowaniu dużego stopnia ujemnego sprzężenia zwrotnego i zastosowaniu wydajnych transformatorów wyjściowych. Impedancja wyjściowa wzmacniacza zachowuje się tak, jakby była niższa od impedancji znamionowej. Nazywa się to niską impedancją wewnętrzną. Stosunek impedancji znamionowej do impedancji wewnętrznej określa współczynnik tłumienia wzmacniacza. Wiele wzmacniaczy z lat 50. ma współczynnik tłumienia wynoszący 10 lub więcej. Rezonans głośnika to punkt maksymalnej czułości akustycznej i często może powodować szczytowy i zniekształcony dźwięk. Jeśli regulacja byłaby taka, że napięcie rośnie wraz ze wzrostem impedancji obciążenia, wówczas membrana mogłaby być przesterowana na swojej częstotliwości rezonansowej, wprowadzając niepożądane zniekształcenia i przeciążenie. Ponadto wzmacniacz, posiadając dobrą regulację napięcia wyjściowego, charakteryzuje się niską impedancją wewnętrzną. Działa to jak rodzaj hamulca elektrycznego, pochłaniającego SEM generowaną przez membranę, gdy sygnał kończy się nagle, jak w przypadku impulsu przejściowego, a ona musi wrócić do punktu spoczynkowego. Można zatem powiedzieć, że dobrze kontrolowane wzmacniacze o dobrym współczynniku tłumienia, czyli o niskiej impedancji wewnętrznej, zapewniają redukcję efektu rezonansowego oraz poprawiają reakcję na stany przejściowe. Efekt ten jest największy, gdy głośnik ma wysoką sprawność. W przypadku głośników o niskiej efektywności nie ma poprawy w zakresie reakcji na stany przejściowe. Aby wykorzystywać powyższe zalety, głośnik musi ponadto charakteryzować się płaską lub gładką charakterystyką bez ostrych spadków i szczytów, a odcięcie na każdym końcu pasma powinno być stopniowe, a nie nagłe. Zmniejsza to zniekształcenia z przesunięciem fazowym, złudną i dyskusyjną formę zniekształcenia, której nie można łatwo zmierzyć, ale która zdecydowanie przyczynia się do słabej reakcji na stany przejściowe. I tutaj powołano się na artykuł Phase Shift in Loudspeakers, Ewasco and Mowardy. Z drugiej strony wada wyjścia stałonapięciowego polega na tym, że nie można wykorzystać pełnych możliwości głośnika w zakresie wysokich częstotliwości. Impedancja cewki drgającej rośnie wraz z częstotliwością. Przy 10 tysiącach Hz może być od 2 do 3 razy większa niż wartość przy 1000 Hz. I tutaj muszę wtrącić, że opis ten dotyczy głośnika szerokopasmowego. W związku z tym moc dostarczana ze wzmacniacza stałonapięciowego zmniejsza się wraz z częstotliwością, a głośnik jest niedostatecznie wysterowany. Wzrost do 6 dB przy wysokich częstotliwościach może nastąpić przez zastąpienie słabo kontrolowanego wzmacniacza wzmacniaczem dobrze regulowanym. Lub w przypadku wzmacniacza, który dobrze reguluje napięcie wyjściowe, możliwe jest zwiększenie wysokich tonów przez założenie dużej impedancji obciążenia i wybranie odpowiedniego odczepu z transformatora wyjściowego. Chociaż najbardziej poszukiwany wydaje się wzmacniacz stałonapięciowy, należy mieć na uwadze, że w zastosowaniach, w których mogą występować częste zmiany obciążenia, bardziej zadowalający będzie wzmacniacz nieregulowany. Analiza wykresu na rysunku drugim ujawni, że do tego wzmacniacza można podłączyć dość duży zakres impedancji obciążenia bez zbytniego zmniejszania mocy wyjściowej. Wzmacniacz użyty do opracowania tego wykresu był prostym urządzeniem nagłośnieniowym zbudowanym kilka lat przed napisaniem artykułu i bez ujemnego sprzężenia zwrotnego. Stopień wyjściowy wykorzystywał parę lamp 6L6 i miał moc 20 W. Przy niskich poziomach wyjściowych dopuszczalne było bardzo duże niedopasowanie, czyli krzywa A na rysunku drugim. I tu ponownie się wtrącę do treści. Był to wzmacniacz w klasie AB lub B, ponieważ był to wzmacniacz monofoniczny. Pamiętajmy, że stereofonia wchodziła dosyć opornie w tamtych czasach i większość artykułów z lat 50. odnosi się do monofonii. Tak zwana znamionowa impedancja wyjściowa wzmacniacza niekoniecznie jest wewnętrzną impedancją wyjściową.
Mogą one być znacznie od siebie oddalone w zależności od współczynnika tłumienia stopnia wyjściowego. Ta zależność między impedancją wewnętrzną a znamionową impedancją obciążenia wskazuje charakterystykę regulacji napięcia lub współczynnik tłumienia wzmacniacza. Wyraża się go jako liczbę w decybelach, o jaką napięcie wyjściowe wzrośnie po usunięciu właściwej impedancji obciążenia i pozostawieniu wyjścia w obwodzie otwartym. Tam, gdzie muszą być dostępne precyzyjne i dokładne informacje o dopuszczalnym niedopasowaniu, dane dotyczące charakterystyki obciążenia wzmacniacza należy uzyskać od producenta. Znamionowa impedancja obciążenia to impedancja, przy której wzmacniacz dostarczy maksymalną moc przy danym zniekształceniu. Wewnętrzna impedancja to efektywna impedancja uzwojenia wyjściowego. Jej wartość jest znacznie niższa od znamionowej impedancji obciążenia i wynika z konstrukcji wzmacniacza, układu ujemnego sprzężenia zwrotnego oraz sprawności sprzęgania transformatora wyjściowego. W prawdziwych wzmacniaczach stałonapięciowych moc obciążenia będzie proporcjonalna do impedancji obciążenia. Dlatego strata mocy będzie proporcjonalna do współczynnika niedopasowania, a do pełnego wykorzystania mocy wzmacniacza wymagane jest idealne dopasowanie. W dużych systemach dystrybucji dźwięku, np. radiowęzłowych, wykorzystujących wiele głośników, głośniki są wyposażone w transformatory dopasowujące linie, które zawierają wiele odczepów. Celem tych odczepów jest zapewnienie celowego niedopasowania z konkretnym głośnikiem w celu regulacji głośności. Jest to powszechna praktyka, ponieważ redukcja głośności jest uzyskiwana nie przez grzanie rezystora tłumiącego, ale przez prostą metodę nieodprowadzania jej ze wzmacniacza. Te niedopasowania są zawsze wyprowadzane w górę, to znaczy, że impedancja transformatora jest zawsze większa niż impedancja linii zasilającej od wzmacniacza. Tak więc niedopasowanie jest wykorzystywane do redukcji poziomu dźwięku bez zniekształceń, a utrata jakości lub zakresu częstotliwości jest pomijalna. Ta metoda regulacji głośności wymaga użycia wzmacniaczy o stałym napięciu wyjściowym. I tutaj jeszcze jedno moje wtrącenie. Mówimy oczywiście o wzmacniaczu klasy B. Takie wzmacniacze pracowały w radiowęzłówkach. I jak powiedziałem na wstępie, wzmacniacz klasy B może pracować bez obciążenia. Zobaczmy jeszcze, jaki wpływ niedopasowanie ma na obwody zwrotnic, czyli przechodzimy do podobnych do współczesnych zespołów głośnikowych. Gdy w obwodzie zwrotnicy występuje niedopasowanie, najprawdopodobniej nastąpi przesunięcie częstotliwości zwrotnicy oprócz utraty przesyłanej mocy. Jeśli niedopasowanie jest w górę, to znaczy, jeśli impedancja głośnika jest większa niż impedancja obliczona w obwodzie, częstotliwość zwrotnicy będzie niższa. I odwrotnie, jeśli impedancja głośnika jest niższa niż ta, dla której zwrotnica została zaprojektowana, wówczas częstotliwość odcięcia zwrotnicy zostanie przesunięta do wyższej wartości. W przypadku obwodów ze zwrotnicami rozsądne niedopasowanie jest całkowicie dopuszczalne, ponieważ w rzeczywistości niedopasowanie występuje tam stale, pomimo faktu, że zakłada się idealne dopasowanie. Dzieje się tak, ponieważ cewki drgających głośników mają wznoszącą się charakterystykę wraz z częstotliwością. W rzeczywistości tak zwana zwrotnica o podziale 600 Hz nigdy nie jest dokładnie zwrotnicą 600 Hz we wszystkich momentach. Zmienia się ona w górę i w dół w zależności od impedancji cewki drgającej w dowolnym momencie, co z kolei zależy od częstotliwościowej zawartości przetwarzanego dźwięku w dowolnym momencie. I jeszcze co można by powiedzieć o wzmacniaczach bez wyjścia transformatorowego, na przykład tranzystorowych? Czy podłączenie zestawów 8-ohmowych do wyjścia 4-ohmowego ma jakieś konsekwencje? Bardzo niewielkie z tego względu, że wzmacniacze tranzystorowe mają bardzo małą impedancję wyjściową. Bardziej tutaj trzeba by się zastanowić, czy wzmacniacz ma odpowiednią wydajność prądową, żeby na przykład podłączyć do niego 2 lub 4 ohmy, jeżeli producent zakłada tylko głośniki 8-ohmowe. Oczywiście trzeba pamiętać o zasadzie: im wyższa impedancja, tym mniejszy poziom dźwięku w głośnikach przy tym samym położeniu gałki głośności. Myślę, że ten krótki artykuł, który udało mi się znaleźć, oraz wyjaśnienie z radioelektronika o klasach pracy wzmacniaczy rozwieje Wasze wątpliwości, do których zacisków podłączyć Wasz zespół głośnikowy, jeżeli posiadacie wzmacniacz lampowy. Do następnego razu.